9 listopada o godzinie 11.11 w Parku Broniewskiego uczniowie i przedszkolaki z Sieradza wzięli udział w ogólnopolskiej akcji wspólnego śpiewania hymnu narodowego. Mazurka Dąbrowskiego odśpiewali uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 4 oraz z 2 Liceum Ogólnokształcącego, a także dzieci z przedszkola nr 6. Takim wspólnym mianownikiem naszego spotkania jest Polak. To, że czujemy się wszyscy Polakami, że każdy z nas jest dumny ze swojej ojczyzny. Dzisiaj spotkaliśmy się, żeby to wyrazić, żeby te emocje, które są w naszych sercach, w naszych duszach, wybrzmiały dzisiaj tak głośno, żeby słyszał nas cały Sieradz. Do hymnu. Oprócz wspólnie ośpiewanego hymnu, dzieci i młodzież zaprezentowały także utwory o charakterze patriotycznym. W pierwszym liceum ogólnokształcącym podczas uroczystego spotkania podsumowano konkursy niepodległościowe i cała społeczność szkolna odśpiewała 4 zwrotki hymnu. To jest oczywiście inne pokolenie. To jest pokolenie osób, które mają w tej chwili 17, 18, 19 lat. Dla nich coś, co się wydarzyło 100 lat temu, jest rzeczywiście jakimś wydarzeniem bardzo, bardzo odległym, ale proszę mi wierzyć, że możemy być spokojni na naszą młodzież. Jest w nich duch patriotyzmu, kochają ojczyznę, to bez dwóch zdań, to widać. Inaczej niż to było kiedyś, tak? W tej chwili mamy szczęśliwie czas pokoju i nie musimy walczyć o naszą niepodległość, ale nasza młodzież walczy inaczej. Walczy tym, że się dobrze uczy, tym, że nie oszukuje, nie kłamie. To są te wartości. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy.